Księżnica Beskidzka, Bielsko-Biała, ulica Juliusza Słowackiego 17A. W ramach Nocy w Bibliotece przedstawia instruktaż do pracy plastycznej pod tytułem Miotła. Nocą w bibliotece słowo się niesie, czarownica mieszka w lesie. 70 lat razem Bielsko-Biała. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Po odbiór pakietów z gotowymi elementami do wykonania pracy zapraszamy do Księżnicy Beskidzkiej podczas nocy w bibliotece. Nocą w bibliotece słowo się niesie, czarownica mieszka w lesie. 19 czerwca w godzinach od 16 do 22. Księżnica Beskidzka, Bielsko-Biała, ulica Juliusza Słowackiego 17A. Nocą w bibliotece słowo się niesie, czarownica mieszka w lesie. 70 lat razem Bielsko-Biała. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Istnieje możliwość włączenia napisów. W każdym pakiecie znajdziecie komplet elementów potrzebnych do wykonania miotły. Ale każdy będzie inny. Będzie zawierał losowo wybrane pomoce. Kolorowe druciki, sznurek, mulinę lub piórka. Potnij sznurek na paski o długości około 10 cm. Rozłóż sznurki równomiernie dookoła ołówka i przymocuj je drucikiem. Dołącz kolorowe piórka w dowolnym miejscu. Wszystko przewiąż kolorowym sznurkiem. Widzicie naszego drewnianego kota strzegącego czytelni. Otoczony jest kolorowymi miotłami, które Wy też możecie wykonać. Dziękujemy.